Twarz na Mieciu. Słońce. Mieciu, kochany Rytmanie, kochany mój przyjacielu, ile to lat na Odrze spędziliśmy, 20 parę. Wybrając... 20 parę? Co? 20 parę. 20 parę, 20 jakieś 5, nie? Ja 5, a bo ty trochę może no to może być i to jest parę, no tak, no tak, 30 nie. A ja już w tym roku 30. A ja w tym roku 30. 30. Dokładnie tak. Gratulacje, przepiękna tratwa, 109,60. 109,60. 109,60 metra, piękna tratwa. I to zmierzone od początku do końca, kurczę. I chyba... Komisyjnie, komisyjnie zresztą, no. Ten flis elbląski z kanałem elbląskim od 50 lat pierwszy raz. To tak, zapamiętamy go z dwóch rzeczy. Rzeczywiście zrobiliśmy największą, najdłuższą tratwę w ogóle, jakąkolwiek się nam wcześniej nigdy nie udało. 190. No drugie byliśmy po pochylniach, no to też nigdy wcześniej żeśmy na pochylniach nie byli. I to jest dwie takie fajne rzeczy. W dodatku no, jest piękny krajobraz. To jest, trzeba przyznać, piękny, że to jest piękny krajobraz. Także jesteśmy w Elblągu, w kanale elbląskim. To jest uroczystość, właściwie święto Elbląga i otwarcie jakby kanału elbląskiego. Otwarcie, no, piękne. Mamy ten przywilej, że po wielu latach znowu się pojawiamy w krajobrazie jakiejś kolejnego kanału czy kolejnej rzeki. Zresztą to nie po raz pierwszy, bo tak było również z Goniądzu na Biebrze, czy tam gdzieś indziej, na Odrze oczywiście kiedyś też. No, no tak. Tam też po raz pierwszy od wojny pewnie płynęli pisacy. No tak, no, no tak, także kochany, jesteś pierwszy w kanale elbląskim i gratulacje od nas, od marynarzy, od ja dziękuję, oczywiście z tym pierwszym to ciągle tam powtarzasz, to ja tak nie, biorę ważne, to pod uwagę, nieważne, ważne. No może nie ostatni, może nie ostatni. No. Także moje gratulacje i dla ciebie i dla wszystkich flisaków. Wielki kapitanie, dziękuję za wasze przybycie tutaj do nas, oczywiście to cenię sobie waszą przyjaźń. No, dziękujemy. Na wielu lat. Dziękuję. Jeszcze raz, dziękuję.